Potrzebujemy poukładać się przede wszystkim z samymi sobą, nim się będziemy ze światem układać. Z takim przekazem przyjechał do mnie niedawno znajomy i mówi: koniecznie zrób o tym jedną minutówkę. No i dobrze się złożyło, bo w międzyczasie okazało się, że był czas na dodruk książki Izrikus, Pogodne przywództwo. No i mamy tutaj kolejną setkę egzemplarzy tej książki, która jest właśnie moim przekazem o tym, żeby poukładać się przede wszystkim z samym sobą. Izrikus, Pogodne przywództwo, to są przygody Angelo Izrikusa, czyli takiego przedsiębiorcy, który gdzieś podróżuje po całym świecie i w każdym kraju odkrywa jakieś nowe inspiracje, żeby być autonomicznym, żeby myśleć w sposób prosty, żeby dbać o siebie, dbać o relacje, żeby mieć siłę do działania. No więc moja odpowiedź na prośbę kolegi, zrób jedną minutówkę o tym, żeby dbać o siebie, jest informacja o tym, że na stronie www.fruga.net zupełnie bezpłatnie możesz pobrać audiobooka Izrikus, Pogodne przywództwo, a na www.fruga.net/sklep możesz kupić jeden z tych papierowych egzemplarzy. No więc tak, zacznijmy od tego, żeby się poukładać ze sobą, a potem układanie ze światem pójdzie dużo łatwiej.